Przedstawiciele Stowarzyszenia Dzików chcą, by jedno z tarnobrzeskich rond otrzymało nazwę ochotników dzikowskich. Wniosek w tej sprawie już został złożony do prezydenta miasta. Wniosek dotyczy ronda łączącego ulicę Sandomierską i Dominikańską, które prowadzą do Zamku Tarnowskich w Dzikowie. Obecnie nie ma ono nadanej nazwy. To rondo historycznie wiąże się z ochotnikami dzikowskimi 1920 roku, którzy z kościoła, z klasztoru dominikanów wędrowali na dziedziniec Zamku Dzikowskiego. I no, myślę, że i powiązanie historyczne, powiązanie obu tych obiektów i klasztoru, i pałacu, zamku w Dzikowie, to uzasadnia zdecydowanie tą nazwę. W ślad za wnioskiem prezesa Stowarzyszenia Dzików, którego jestem członkiem jako radny miasta Tarnobrzeg, składam dzisiaj wniosek w Biurze Rady Miasta o nadanie imienia rondu, przed którym stoimy, imienia ochotników dzikowskich. Jak mówią przedstawiciele Stowarzyszenia Dzików, będzie to wyraz godnego uczczenia stulecia wymarszu ochotników dzikowskich na wojnę w 1920 roku. Wniosek w tej sprawie prawdopodobnie będzie przedmiotem obrad Rady Miasta podczas wrześniowej sesji. W setną rocznicę członkowie stowarzyszenia chcieliby zaakcentować w jeszcze jeden sposób. Wydaniem specjalnego egzemplarza zeszytów historycznych, wznowienia tematyki ochotników dzikowskich, dzięki samorządowi udało się z działania Kultura uzyskać kilka tysięcy dotacji, także przewidujemy wydruk tych zeszytów i przekazanie we wrześniu tego roku do szkół. Stowarzyszenie Plus, które reprezentuję, otrzymało właśnie dotacje z programu Niepodległa na żywe lekcje historii i wiem już od prezesa, że jeżeli te zeszyty dzięki dotacji miejskiej zostaną wydane, to otrzymamy określoną ilość i będziemy po tych lekcjach je rozdawać. Wydanie zeszytów to kolejna, jedna z wielu inicjatyw w blisko 20-letniej działalności Stowarzyszenia Dzików.